tvpodkarpacie.pl. W derbach gminy Zagórz w Krośnieńskiej klasie B doszło do pojedynku zespołu Gabry Łukowe z LKS-em Czaszyn. Zapraszamy do obejrzenia najciekawszych akcji drugiej części spotkania oraz wysłuchania pomeczowych opinii. Ale to zwalają. Sędzia! Kurwa, obrona! Dopuścili go kurwa do grę, to plego. Na papierze to po ubiegłym sezonie byliśmy my faworytem, byliśmy wyżej w lidze, wygraliśmy więcej spotkań i wydawało się, że jesteśmy, kurczę, faworytem, ale jednak mecze derbowe rządzą się swoimi prawami, jak tu było widać, to ciężki teren, derby, nikt nie odstawiał nogi i bardzo ciężko było o punkty tutaj, ale się udało wcisnąć, nasz obrońca dopiął swego i wcisnęliśmy bramkę w końcówce. Dzisiaj naprawdę kolejny mecz, kolejny paraliż w nogach i tutaj jak można konstruować akcję, jak tutaj no, szwankuje to przyjęcie kierunkowe. Bierze się to z tego, że po prostu mało trenujemy i brakuje tego czucia
jeśli chodzi o technikę i też takiego boiskowego biegania na pozycję, prawda? Także tutaj no ciężko cokolwiek powiedzieć. Wydawało się, że w tym sezonie już w ten sezon wyjdziemy z takim przytupem, ale naprawdę musimy się pozbierać, podnieść głowy, bo trzeci mecz i no tabela wszystko mówi, nie? Pamiętam jego pierwszą bramkę, to strzelił w debiucie 2 lata temu i na pewno radość była jeszcze większa, zapewniła nam 3 punkty w derbach, to nie, bardzo się z tego cieszymy. Dobry początek sezonu notujecie? No dobry, no, ale ubiegłym mieliśmy podobny. W ubiegłym sezonie na jesień zdobyli 7 zwycięstw z rzędu mieliśmy i też pasa dobra była. Teraz też notujemy, przeważnie mamy dobrą jesień i oby tak dalej, oby kolejne zwycięstwa można było dopisywać do swojego konta. TV Podkarpacie.pl